Dzień dobry, witajcie, czołem, czołem. Moi drodzy, szybciej widzimy gameplay z Battlefielda Mobile, z alfy, która nie jest pod NDA, tylko normalnie są wysyłane zaproszenia do ludzi. Jak na razie w Indonezji i chyba tylko na Androidy. Szybciej widzimy taki gameplay niż jakikolwiek gameplay z Battlefielda 2042, taki oficjalny już, nie mówiąc o becie. Dziwnych to czasów, moi kochani, dożyliśmy. Słuchajcie, no Battlefield Mobile, doskonale wiecie, że coś takiego wychodzi, czyli Battlefield na telefony komórkowe. Gameplay, który tutaj widzicie, udostępniony został przez użytkownika Fluffy's Life. Także na Twitterze zapytałem o pozwolenie do użycia właśnie jego nagrania. Ta zgoda oczywiście została udzielona, także bardzo dziękuję Fluffy za pozwolenie. I moi drodzy, no mimo tego, że jeszcze nie grałem, oczywiście te bety i alfy będą otwarte też dla graczy w Europie. Jako kanał, który daje wam zawsze najświeższe informacje o Battlefieldzie, no to chciałem coś na ten temat zrobić, bo jest to krok w pewną dosyć specyficzną stronę. Nie chcę wystawiać od razu oceny, bo raz, jest to alfa, dwa, wygląda to całkiem spoko, trzy, musimy wiedzieć, że rynek gier mobilnych jest chyba najlepiej prosperującym rynkiem w ogóle. Strasznie dużo pieniędzy tam jest. Również bardzo wiele gier, oczywiście w oparciu o model biznesowy darmowy, plus jakieś tam kupne rzeczy, kupne skiny, kupne boosty na produkcję różnych rzeczy, w zależności od tego, oczywiście, w jaką grę lubimy grać. No wiadomo, jakie te modele potrafią być. Nie wiadomo do końca, jaki ten model będzie w przypadku Battlefielda Mobile. Natomiast wszędzie ten Battlefield musi walczyć z Call of Duty. Ja pamiętam, jedynym FPS-em, w jaki grałem na mobilki, był właśnie Call of Duty Mobile i powiem wam, że grało mi się zadziwiająco w porządku. Sterowanie na ekranie potrafi być bardzo, bardzo upierdliwe, natomiast nie wyglądało tam to jakoś mega strasznie źle. Tutaj również widać po tym wielkim bazarze i po tym sterowaniu, że jest ono no praktycznie jak na razie jedyne możliwe takie, jakie musi być w tego typu grach. Dajcie mi oczywiście, moi, znać w komentarzach, co myślicie na temat tego, co widzicie. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeżeli materiał uznacie za przydatny. I generalnie oczywiście to, co widzimy, to tak jest. Wszyscy weterani Battlefieldowi doskonale wiedzą. Jest to mapa Wielki Bazar. Jeżeli chodzi o kwestie graficzne, nie porównywałem tego, ale wydaje mi się, że aktualny Battlefield 3 i jego wymagania sprzętowe na niektórych urządzeniach mobilnych, oczywiście odpowiednio troszkę, ale nie jakoś mega dużo zdowngradowane, myślę, że taka grafika spokojnie byłaby do osiągnięcia na obecnych urządzeniach mobilnych. Oczywiście nie w 64 osobach. Battlefield Mobile będzie to tytuł, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o podbój, bo widzimy podbój na Wielkim Bazarze, w którym będziemy się bawić 20 żołnierzy kontra 20 żołnierzy. Będą takie typowe 4 klasy, nie będzie tutaj sytuacji ze specjalistami takiej jak w Battlefieldzie 2042. Będzie można odblokowywać oczywiście różnego rodzaju amunicję, skrzynki z medami, RPG, smawy, jakieś palniki. Przeróżnego tego typu rodzaju rzeczy również będą do odblokowywania, najprawdopodobniej w typowy dla gier mobilnych sposób, chociaż na końcu tego materiału Fluffy pokazał po części, na jakiej zasadzie się odblokowuje te rzeczy, czyli po prostu wbija się jakiś poziom, no i w danym momencie, na przykład tak jak tutaj widzicie żołnierza, który strzela w czołg ze smawa, no to tak też w tego smawa będzie się można chyba najprawdopodobniej zaopatrzyć. Battlefield Mobile jest przedstawiany jako taki oczywiście niepełnoprawny Battlefield, ale tytuł, w którym te wszystkie najważniejsze smaczki, cechy Battlefielda są zachowane. To można powiedzieć lore, że tak powiem, ta kanoniczność Battlefielda jak najbardziej tutaj w przypadku Mobile występuje. No i generalnie wydaje mi się, że można też uznać to za prawdę. Mamy składy czteroosobowe, prawy górny róg, mamy podbój, mamy 5 flag, mamy tikety, mamy klasy, mamy klasyczną battlefieldową mapę. Nie widać chyba, nie zauważyłem szczerze mówiąc, gdy oglądałem ten gameplay pierwszy albo drugi raz, jakiejś niesamowitej destrukcji otoczenia. Ta destrukcja otoczenia gdzieś tam zapowiadana była. Oczywiście w Battlefieldzie 3 na tej konkretnej mapie też jej jakoś do przesadności nie widzieliśmy. To nie wyglądało tak, że można było rozwalić budynek, że można było zrobić dziurę w każdym budynku. Natomiast na fladze B, na przejściu, wszyscy doskonale pamiętamy, że tam można było strzelać smawami w ściany, w dachy i ten gruz spadał na żołnierzy na danej fladze, czy tam wokół tej flagi. Tak można było całkiem fajny killstreak sobie kiedyś nabijać. Natomiast ma to te battlefieldowe vibe'y, ewidentnie. I to jest dla mnie teraz też troszkę no śmieszne, no może dziwne też, nie, chichot losu. No kto by mógł powiedzieć 8 lat temu, że w sytuacji, w której jednak jest wycofywany komander, czyli dowódca w Battlefieldzie 4 z urządzeń mobilnych właśnie, z tabletów między innymi, już nie pamiętam, czy był on dostępny na Androidach, czy na iPhone'ach, na iOS'ach, to było tyle lat temu, że wtedy jest on wycofywany, a teraz jednak te 8 czy tam 9, no w każdym razie bardzo dużo lat temu, jest jednak robiony aż osobny tytuł na mobilki. Ja do dzisiaj nie wiem, czemu tamten komander został wyłączony. Natomiast Electronic Arts ma czasami z perspektywy czasu dosyć kiepskie naprawdę ruchy biznesowe w danym aspekcie, bo raz Firestorm, który chyba nawet był przed Warzone'em, który był bardzo fajnym Battle Royalem w Battlefieldzie 5, ale został całkowicie olany. Moim zdaniem, gdyby był przytrzymywany dłużej, no to jednak mielibyśmy bardzo fajny tytuł Battle Royale, gdyby był wydany za darmo tak samo. Nie wiem, czy pamiętacie Battlefield Heroes. Po raz kolejny tytuł, który był świetny jak na swoje czasy, wyprzedzał nawet swoje czasy, został wyłączony, potem pojawił się Fortnite. No i mamy tutaj w tym momencie Battlefielda Mobile, który również pojawia się poniekąd nie jako spuścizna tego trybu dowódcy z Battlefielda 4, ale raczej jest to bezpośrednia reakcja na to, co się na rynku dzieje i też na pewno na jakiś sukces Call of Duty Mobile, które przecież również oferuje bardzo dobrą mobilną rozrywkę. Natomiast na zupełnie inną skalę, zresztą tak jak normalna, główna gra na komputery i na konsole, niż Battlefield. I wydaje mi się, że tutaj należy upatrywać szansy, chociaż wydaje mi się, że w przypadku samego mobile'a, samej mobilki, gra będzie cieszyła się dosyć dużą popularnością. Ja osobiście nie znam drugiego tytułu FPS-owego na telefony, na urządzenia mobilne, w którym można byłoby grać w zespole jakimś bardziej skoordynowanym, faktycznie mieć to poczucie pełnej wojny, pełnych działań wojennych, poczucie broni, bo generalnie to, co tutaj widzimy, powiem wam szczerze, że podoba mi się, no te zachowania broni, ten recoil, dźwięki, bardzo fajne dźwięki zresztą są, tak jak w każdym praktycznie battlefieldowym tytule. Wystarczy tak naprawdę dobrze jakoś te mapy po prostu ściaśnić, aby zaoferować graczom to takie battlefieldowe nawiązanie, to battlefieldowe doświadczenie w troszkę pomniejszonej skali. Wygląda to ciekawie, myślę, że będzie cieszyło się całkiem sporą grywalnością. Gdzieś tam w kolejce do lekarza, do sklepu, na parkingu czekając na żonę, dziewczynę czy kogokolwiek, na kogo czekacie. Natomiast dla mnie na pewno nie jest to danie główne. No i też warto wspomnieć, czego nie powiedziałem na początku, że Battlefield Mobile tworzy, a praktycznie robi, portuje z tych wszystkich składanek, które mieliśmy do tej pory battlefieldowych, inne studio niż DICE w Szwecji, które zajmuje się Battlefieldem 2042. Także w tym przypadku nie ma tutaj żadnego konfliktu interesów, ani nie wygląda to w taki sposób, że deweloperzy muszą poświęcić się zarówno jednemu, jak i drugiemu projektowi, aby cokolwiek tutaj w tym momencie wyszło. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co myślicie na temat samego gameplayu, na temat tego, co zobaczyliście. Pamiętajcie, Kromka Gada raczej nigdy was nie zdradzi. No i co, wyczekujemy w końcu tych informacji na temat bety oficjalnych. Bo oczywiście plotek jak zwykle co niemiara już zaczyna to człowieka odrobinę męczyć. Trzymajcie się, do usłyszonka, pa pa.